wszystkich, mam na imię Kinga. Jesteśmy przed budynkiem Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Chcemy Was dziś oprowadzić po naszej bibliotece. Opowiemy Wam, czym się zajmujemy i o zasobach, z których możecie tu korzystać. Zapraszamy! Akademia Górniczo-Hutniczej jest jedną z trzech największych akademickich bibliotek technicznych w Polsce. Powstała na początku XX wieku, w latach 1921-1922. Tak więc ma już ponad 90 lat. W tym czasie od niewielkiej biblioteki, której księgozbiór budowany był w oparciu o dary profesorów uczelni, rozrosła się do dużej biblioteki akademickiej o statusie naukowym. Jej podstawowe zadania koncentrują się na działalności usługowej, dydaktycznej i naukowej. Od 1966 roku biblioteka posiada własny budynek zlokalizowany w samym centrum kampusu AGH. W ostatnich latach została rozbudowana i poddana generalnemu remontowi, dzięki czemu zyskała około 1000 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni i obecnie dysponuje przestrzenią około 5000 metrów kwadratowych. Remont był okazją do przeprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych, dzięki czemu biblioteka stała się bardziej nowoczesna i przyjazna użytkownikom. Od 1993 roku biblioteka korzysta ze zintegrowanego systemu bibliotecznego VTLS Virtua. W zakresie katalogowania zbiorów ściśle współpracujemy z Narodowym Katalogiem Centralnym NUKAT, którego jesteśmy współtwórcami. W ramach modernizacji Biblioteki Głównej utworzono strefę wolnego dostępu. Obecnie w bibliotece mamy zarejestrowanych około 40 tysięcy użytkowników. Gromadzimy i udostępniamy zbiory oraz oferujemy usługi głównie z zakresu informacji naukowej, niezbędne do prowadzenia badań naukowych oraz do realizacji procesu dydaktycznego naszej uczelni. Coraz większy nacisk kładziemy na źródła elektroniczne, dokonując jednocześnie selekcji zbiorów w formie tradycyjnej. W Bibliotece Głównej działają Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej PATLIP, który zapewnia dostęp do informacji patentowej oraz punkt informacji normalizacyjnej. Wspieramy władze rektorskie oraz działamy na rzecz wydziałów, rejestrując dorobek publikacyjny pracowników AGH i dostarczając wszelkich niezbędnych statystyk, zestawień i organizując transfer danych do centralnej bazy POLON. Baza bibliograficzna jest nadzwyczaj przydatna w procesie parametryzacji jednostek oraz oceny pracowników. Jesteśmy inicjatorami utworzenia w AGH repozytorium instytucjonalnego, do którego obecnie wprowadzane są prace dyplomowe naszych studentów. W dalszej kolejności w repozytorium AGH rejestrowane będą także rozprawy doktorskie, artykuły z czasopism AGH, podręczniki, monografie, dokumenty administracyjne, na przykład zarządzenia rektora. Część z tych dokumentów jest już od wielu lat udostępniana za pośrednictwem Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. W Bibliotece Głównej prowadzone są badania z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, bibliografii, statystyk bibliotecznych, historii szkolnictwa zawodowego i tym podobne. Prowadzimy szeroko zakrojoną współpracę z innymi bibliotekami w różnych obszarach. Z polskimi bibliotekami technicznymi w ramach POLBIT. Jesteśmy także współtwórcami różnych baz ogólnopolskich, m.in. bazy BASTECH czy wspomnianego wcześniej Narodowego Katalogu Centralnego NUKAT. Uczestniczymy w ogólnopolskim projekcie autorskim Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce w ramach Zespołu do Spraw Standardów dla Bibliotek Naukowych. Nasza działalność jest chyba zachęcająca i myślę, że warto zwiedzić naszą bibliotekę, ale także korzystać z jej zasobów i usług. Cześć, jestem Dominik, pracuję w oddziale udostępnienia zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie. W naszym oddziale pracuje 21 bibliotekarzy, którzy w 5 agendach obsługują naszych czytelników.
Żeby móc wypożyczać książki, należy się zapisać do biblioteki, w tym celu należy się do nas zgłosić. Po zapisie nasz punkt informacji służy pomocą w wyszukiwaniu i zamawianiu zbiorów bibliotecznych. Kolekcję najpopularniejszych skryptów, podręczników zlokalizowaliśmy w strefie wolnego dostępu w samoobsługowym magazynie. W czytelni głównej zapewniamy miejsca do cichej pracy oraz dostęp do zbiorów i stanowisk komputerowych. Osoby, które chcą pracować w zespołach, zapraszamy do naszej czytelni książek własnych. Nasza wypożyczalnia międzybiblioteczna służy pomocą wszystkim tym, którzy poszukują literatury, której nie można znaleźć w żadnej z krakowskich bibliotek. Rozumiemy również potrzebę rosnącego zapotrzebowania na publikacje online, dlatego pracujemy nad digitalizacją naszej kolekcji podręczników, dzięki czemu więcej osób dotrze do poszukiwanej literatury. Dzień dobry, mam na imię Irena. Jestem pracownikiem Oddziału Udostępnienia Zbiorów i pełnię dyżury wypuszczalni międzybibliotecznej. Wypuszczalnia międzybiblioteczna zajmuje się sprowadzaniem materiałów bibliotecznych, których nie ma żadna biblioteka w Krakowie. Z usług naszej wypuszczalni międzybibliotecznej mogą korzystać wszyscy pracownicy i studenci naszej uczelni. Sprowadzamy dla nich książki, czasopisma, prace doktorskie. Zamawiamy dla nich kopie artykułów z czasopism, innych publikacji. Współpracujemy również z wieloma bibliotekami i instytucjami w kraju i za granicą, wypożyczając im nasze zbiory. Bardzo serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług. Witam, mam na imię Paweł. Strefa wolnego dostępu to 650 metrów kwadratowych, na których na chwilę obecną mieści się 56,5 tysiąca książek. Tytuły w wielu egzemplarzach to głównie podręczniki, skrypty uczelniane i ćwiczenia ułożone w działach zgodnie z grupami tematycznymi. W strefie oferujemy 27 miejsc do nauki i pracy, samodzielnie bądź w grupach. Aby skorzystać z kolekcji, nie trzeba być zapisanym do biblioteki. Każdy ma dostęp do regałów. Jednak tylko zarejestrowani użytkownicy, którzy mają aktywne konto biblioteczne, mogą samodzielnie wypożyczać. Witam, mam na imię Michał. Znajdujemy się w bibliotece pracowniczej, zwanej również biblioteką beletrystyczną. Dostęp do tej biblioteki mają pracownicy naszej uczelni, zarówno aktywni, jak i ci emerytowani. Posiadamy literaturę piękną, popularną, albumy, przewodniki, lektury szkolne, bajki. Księgozbiór nasz liczy ponad 7,5 tysiąca pozycji. Ta liczba wciąż rośnie. Można tu korzystać z książek i czasopism polskich oraz zagranicznych. Na miejscu znajduje się ponad 6,5 tysiąca książek i ponad 300 tytułów czasopism. Książki ułożone są według działów odpowiadających profilom wydziałów naszej uczelni, a czasopisma w porządku alfabetycznym. Na miejscu można korzystać z komputerów z dostępem do internetu, skanerów i ksera. Zapraszamy do korzystania z kabin pracy indywidualnej, które można zarezerwować na naszej stronie internetowej. Znajdziecie Państwo u nas spokojną i miłą atmosferę. Zapraszam. Mam na imię Justyna. Witam w czytelni Oddziału Informacji Naukowej. Jednym z naszych podstawowych zadań jest pomoc w wyszukiwaniu materiałów i informacji na wskazany temat oraz informowanie, w jaki sposób korzystać z zasobów biblioteki. Do dyspozycji czytelników jest księgozbiór podręczny oraz 5 stanowisk komputerowych, przy których można korzystać z licencjonowanych źródeł elektronicznych, ponad 60 pełnotekstowych i abstraktowych baz danych oraz wielu kolekcji e-czasopism i e-książek. Dostęp do sieci Wi-Fi umożliwia również przeglądanie zasobów na własnych komputerach. Przygotowujemy ponadto comiesięczne wystawy nowości książkowych, polskich i zagranicznych, napływających do biblioteki. Można je u nas przeglądać i zamawiać do wypożyczenia. Do innych zadań naszego oddziału należy działalność dydaktyczna. Prowadzimy szkolenia doskonalące umiejętności poszukiwania informacji oraz ich odpowiedniej selekcji, sporządzania bibliografii załącznikowej do prac dyplomowych, wskazujemy także źródła informacji właściwe dla danej dyscypliny naukowej. Zajmujemy się również działalnością promocyjną. Przygotowujemy wystawy tematyczne i okolicznościowe, prelekcje i inne wydarzenia, o których można dowiedzieć się z bibliotecznego profilu na Facebooku oraz z serwisu informacyjnego BG Info. Zapraszamy! Thank you.
Nazywam się Agnieszka Podrazik. Witam w oddziale zbiorów specjalnych, którym mam przyjemność kierować. Gromadzimy, opracowujemy i udostępniamy tutaj rozmaite typy dokumentów. Są to przede wszystkim normy, opisy patentowe, zbiory kartograficzne, literatura firmowa oraz rozprawy doktorskie bronione w Akademii Górniczo-Hutniczej. Wszystkie nasze zbiory oraz źródła informacji udostępniamy w czytelni norm, patentów i zbiorów kartograficznych, w której obecnie się znajdujemy. Niezwykle istotnym elementem działalności oddziału jest prowadzenie Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej, działającego w ramach Europejskiej Sieci Ośrodków PATLIP, wspieranych przez Europejski Urząd Patentowy oraz Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Ośrodek zapewnia wszystkim zainteresowanym dostęp do milionów dokumentów patentowych, oczywiście w wersji elektronicznej. Przede wszystkim jednak dzięki bazom i narzędziom Europejskiego Urzędu Patentowego oraz prenumeracie komercyjnych baz, takich jak Orbit renomowanej firmy Questel czy Derwent Innovations Index, możliwe jest prowadzenie zaawansowanych badań stanu techniki, tak bardzo koniecznych przy przygotowywaniu zgłoszeń patentowych. Przedsiębiorców z kolei interesują najczęściej badania zdolności rejestracyjnej znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w czym także służymy pomocą. W ramach działań ośrodka organizowane są liczne szkolenia, konferencje, warsztaty, które promują szeroko pojętą ochronę własności przemysłowej. W naszym oddziale funkcjonuje także punkt informacji normalizacyjnej, certyfikowany przez Polski Komitet Normalizacyjny. Nasi użytkownicy mają przede wszystkim dostęp do kompletu polskich norm, tak archiwalnych, jak i bieżących. Jest to około 90 tysięcy dokumentów. Obecnie normy to najczęściej normy europejskie i normy międzynarodowe, wdrażane przez Polski Komitet Normalizacyjny, bardzo często w języku angielskim. Normy udostępniane są w wersji elektronicznej na terminalach komputerowych przeznaczonych tylko do tego celu. Poza polskimi normami czytelnicy mają dostęp do kompletu bardzo cenionych norm amerykańskich organizacji ASTM oraz do kilku tysięcy niemieckich norm DIN. Użytkownik może prowadzić własne wyszukiwania bibliograficzne dotyczące norm. Ma tutaj do dyspozycji specjalistyczne bazy danych takie jak PERINORM, IHS Standards Expert czy Total Materia. Może również skorzystać z pomocy doświadczonych bibliotekarzy. Warto wspomnieć o naszej działalności dydaktycznej. W oddziale prowadzimy zajęcia z informacji normalizacyjnej dla studentów naszej uczelni. Kolejnym ważnym zbiorem jest kilkunastotysięczna kolekcja kartograficzna. Są to głównie tematyczne mapy seryjne oraz atlasy, wykorzystywane bardzo często w procesie dydaktycznym przez studentów i pracowników naukowych, nie tylko Akademii Górniczo-Hutniczej, ale także innych uczelni krakowskich. Z wymienionych zbiorów i źródeł informacyjnych mogą korzystać na miejscu i co ważne bezpłatnie wszyscy zainteresowani, oczywiście po uprzednim zapisie do biblioteki. Dziękujemy za czas, który spędziliście z nami. Mamy nadzieję, że podobało się Wam w naszej bibliotece i wkrótce odwiedzicie nas osobiście. Do zobaczenia.